Francuski pisarz Michael Welbeck w swojej najnowszej książce snuje wizję, że za kilkanaście lat zamachy terrorystyczne nie będą już robić na opinii publicznej większego wrażenia. Moim zdaniem stanie się to szybciej niż nam się wydaje. Szybciej niż wydaje się to francuskiemu pisarzowi. Media polskie pochłonięte bieżącą polityką bardzo mało miejsca poświęciły zamachowi w Teksasie. Pa państwo islamskie przyznało się do rozpętania strzelaniny przed galerią, w której prezentowano karykatury Mahometa. Na szczęście żaden ze zwiedzających nie zginął. Wystawa jednak zamknięto, a państwo islamskie zapowiedziało kolejne zamachy. W tym miejscu można powtórzyć pytanie Daniela Pipesa, ilu jeszcze ludzi musi zginąć, żeby poprawnie polityczni politycy przejrzeli na oczy. Jak widać, nie wystarczyła krew przelana w Nowym Jorku, Madrycie, Londynie czy Paryżu.